Państwa kolejny odcinek Ludzie Kultury, realizowany przez Miejski Dom Kultury w Częstochowie. Dziś z prawdziwą przyjemnością zapraszam Państwa do krainy, no fotografii chyba przede wszystkim. A muszę Państwu powiedzieć, że rogal mi się śmieje, ponieważ kręcąc ten wywiad człowiek sobie uświadamia, że czas niestety płynie. Gościem moim i Państwa Robert Jodłowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę Państwa, ze Sławkiem Jodłowskim, artystą, fotografikiem, rozmawialiśmy. To oczywiście mój serdeczny kolega i tata Roberta. Także proszę Państwa, no co tu dużo ukrywać, rośnie drugie pokolenie ludzi, którzy fotografują i robią różne ciekawe rzeczy. No i w tym przypadku sprawdza się to powiedzenie, że niedaleko pada jabłko od jabłoni. No ale zanim porozmawiamy z Robertem, coś co Państwo lubicie najbardziej, czyli przesłuchanie. Częstochowianin, prawda? Częstochowianin. Ale tak z dziada, pradziada? Powiem Ci tak, urodziłem się na tysiącleciu. Mieszkałem przez pierwszy okres życia w Częstochowie. Potem się przeprowadziliśmy, gmina Poczesna-Wrzosowa to się nazywa. Czyli uciekliście z miasta. Ale dziadek z Częstochowy, babcia od strony mamy z Koniecpola jest. Czym się zajmowali w życiu, wiesz? Dziadek to pracował w zakładzie energetycznym. Ono z elektryką dużo wspólnego i co ciekawe, no, ze sztuką nie miał nic wspólnego. Ani nie robił zdjęć, ani nic takiego. Umysł bardzo techniczny, bardzo ścisły, dający sobie radę w zagadnieniach fizycznych i matematycznych. To dla mnie jest w ogóle jakąś abstrakcją, bo dla mnie to jest zupełnie inny świat. A potem pojawił się Sławek na świecie i Sławek poszedł w stronę fotografii. I ja też, że tak powiem, w stronę fotografii po ojcu, a nie po dziadku. No ale to jest tak, że chciałeś, czy raczej tata cię zachęcał? Jak to było? Wiesz co, nawet... Bo to czasami, nie, tam, wiesz, tak, bo że to chciałeś, czasami... ani że mnie zachęcał. Jak masz, no. Wiesz, jak to jest dziecko. Dziecko widzi w domu aparat, widzi sprzęt, zaczyna się interesować, do czego to służy. W ogóle zauważę, często jest tak, że jej ojciec jest lekarzem, młody też się staje lekarzem. Jeżeli ojciec gra na jakimś instrumencie, zwykle to też się kręci wokół muzyki. Jeżeli coś jest z domu, coś stanowi, że dla ciebie ciekawość, to zaczynasz się tym interesować. No, jak się tym zaczynasz interesować, to staje się to też twoje. No i tak poszło. Ja na przykład, wiesz, no, widziałem te aparaty, ciemnie mieliśmy swojego czasu w domu fotograficzną. No i tak, no i zaczęło mnie to brać. Zresztą tam jakieś pierwsze plenery za łebka się jeździło. Pamiętam, taki aparat, to praktyka L2 się nazywało jeszcze na klisze, wiesz, każde zdjęcie było bezcenne, bo to Max 36 albo 24, bo 24 to znaczy trochę tańsze były te filmy. No i co, i biegałem z tym aparatem, robiłem tam jakieś proste fotografie, jakieś tam light spacey. Po gminie albo gdzieś tam jeździliśmy na jakieś jeziora, na jakieś plenery i tak się zaczęło. No ale to, słuchaj, było tak, że ty robiłeś, wywoływałeś czy odbitki coś i ojciec ci mówił, wiesz, tutaj masz spieprzone to, tu znaczy, masz na etap wywoływania przez siebie to już nie trafiłem, bo to już nie były takie czasy. Już się dawało tam do labu i ewentualnie to potem się coś tam gadało o zdjęciach. Ale tak, żeby mi powiedział, że nie, że coś nieudane, to raczej nie, bo jak już tak gadaliśmy trochę bardziej poważnie, to na plenerach, nie? Bo to była taka forma warsztatów, że jednak ci ludzie spotykali się z tymi zdjęciami, bo była możliwość, że sobie tam podbijali. Albo to już były takie czasy, że już jakiś tam personal komputer był na plenerze, więc tam się ludzie zbierali przy jednym monitorze i byli w stanie oglądać te zdjęcia, bo to była już taka epoka potem pierwszych cyfrówek. No i tam wtedy jakieś tam dysputy fotograficzne się odbywały. Albo po prostu ktoś przywoził swoje prace z domu, to nie wcześniej odbite i się o tym rozmawiało. Pierwsze pieniądze zarobione na fotografii to? Na fotografii to nie, na filmie. Bo o ile fotografia to jest, wiesz, no, czyste hobby, to zarobkowo raczej nie, to pierwsze pieniądze to zarabiałem, no to był okres studencki. Już tam pierwsze materiały do telewizji się pojawiało, ja byłem w Telewizji Polskiej na praktykach, no i potem w tej telewizji się ostałem, ale też normalnie potem pracowałem na umowie jako współpracownik, tak zostało do dzisiaj. A kończyłeś jakieś szkoły? Ja jestem po politologii u nas w Częstochowie. No i potem było tak, że z politologii musiałeś się pojawić na jakichś praktykach, nie? Jakieś tam zakładzie pracy. No, że mnie do telewizji było najbliżej.
bez większego problemu mnie tam wzięli na te praktyki, ale nigdy mnie nie interesowało dziennikarstwo, nigdy mnie nie interesowała ta strona, wiesz, z pokazywaniem twarzy, z pokazywaniem swojego pisma i swojego tekstu w mediach. To absolutnie jest nie moje i nie tą drogą. I na operatora? Tak, no i na operatora. A wiesz, dobry operator zawsze jest w cenie, zawsze jest potrzebny, bo zawsze brakuje kogoś, kto się zna, wiesz, na obrazku, zawsze brakuje kogoś, kto się zna na kamerach, na sprawach technicznych. No, bo to jednak Czyli ja rozumiem, że teraz współpracujesz z telewizją, tak? Czy jesteś pracownikiem ich? Na zasadzie współpracy. Na zasadzie współpracy. Ile ta współpraca już trwa? No to będzie ponad 10 lat. 10 lat? Już będzie? Ponad. Proszę. Powiedzmy, no to... zaczynałem, jak miałem 23 lata, a teraz już ten mocniej po 30. To już dziesiątka pękła na pewno. Szkoła średnia to? Żeromski. Profesor, którego trzeba byłoby wymienić, to? A była taka pani od matematyki, ale nazwiska nie pamiętam. Nie to, że jest trauma, ale nie są jakieś tam specjalnie miłe wspomnienia, jeżeli chodzi o matematykę. Delikatnie ujmując. Ja ci powiem, że ja mam podobnie. Ja oczywiście pana profesora pamiętam, pana Brandysa, który nas uczył matematyki w technikum, ale też to są wspomnienia dość traumatyczne. Bo ja zawsze z maty byłem słaby. Dobrze, no ja też nie przepadam za matematyką i za ścisłymi, to nie przepadam. Nagrywamy ten materiał w Miejskiej Galerii Sztuki. To jest też miejsce, w którym się jakoś udzielasz, nie? Tak, to jest mój drugi dom po telewizji, jeżeli chodzi o pracę. I czym się zajmujesz tutaj, jeżeli możemy zapytać? Promocją artystów, promocją wystaw, realizacją materiałów o nich. Czy to fotografia też ci się przydaje tutaj? Przydaje się, bo... Jeżeli z czymś się zajmujesz i potem na przykład spotykasz się z ludźmi, którzy też się zajmują z podobnej branży, typu fotografia, zawsze jest łatwiej porozmawiać, zawsze jest łatwiej dotrzeć do człowieka. Tak. Jeszcze tutaj realizujemy taki cykl, że niektórzy z artystów, jeżeli się zgadzą, mają takie życzenie, to robimy oni filmy takie dokumentalne, takie formy po 10-15 minut, w których opowiadają o sobie, o swojej sztuce. I wtedy łatwiej jest dotrzeć do człowieka, jeżeli rozmawiasz z kimś o fotografii, ktoś się zajmuje fotografią, jest łatwiej. No. Jeżeli ktoś się zajmuje malarstwem, ale też jak gdyby siedzisz w tej sztuce, wiesz, ja nie jestem jakimś znawcą sztuki oczywiście, ale łatwiej jest wtedy, łatwiej, jeżeli się obracasz w tym kręgu tak telewizyjnym, no to też się spotyka różnych ludzi, uczysz się tego, patrzysz, no i łatwiej nawiązać kontakt. Zresztą telewizja uczy praca z kamerą czegoś takiego, że jak wchodzisz komuś do domu, trzeba wejść w prywatne życie. Ja tak trochę tego nie lubię, zawsze mnie to lekko krępuje, ale no to, włączyć kamerę to ustawić na automacie, ok, to mniej więcej jakbyś wziął każdego operatora, bądź każdego realizatora, jakoś tam zrobi, ale sztuką jest, żeby dotrzeć do tego człowieka, żeby on ci powiedział coś więcej, żeby on ci pokazał coś więcej, żeby cię oprowadzając z nim po swoim warsztacie pracy, po swojej pracowni. Żeby ci zaufał, żeby ci trochę nie zrobił taką regułkę, jaką opowiada zwykle, nie wiem, co możesz wyczytać w książce, w Wikipedii, bądź każdy autor wystaw ma swoje przygotowane portfolio, nie? I gdzieś tam siłą rzeczy zawsze do tego w głowie się wraca, co jest o nim napisane, bądź co sobie o sobie sam napisałeś. A sztuką jest wyciągnąć, kiedy zaczyna spontaniczną rozmowę, kamera idzie i on zaczyna, wiesz, na przykład widzi jakąś swoją pracę, zaczyna ci mówić, jak ona powstała, dlaczego to się dzieje, dlaczego jest tak, nie inaczej. I to jest fajne, wtedy się zaczyna, wiesz, no, taka prawdziwa droga do realizacji czegoś, co jest ciekawe, co potem można obejrzeć i jest warte zapamiętania. Powiedz mi, ty liczysz w ogóle, ile zrobiłeś do tej pory dokumentów? Nie liczę. To za duża ilość. Nie, to jest duża ilość. Ale to jest tak, że jeżeli zaczynasz robić dokument, to jeden operator od początku do końca robi, czy czasami znaczy, to powiem ci tak, ja mam taką zasadę, że jeżeli coś robię i się po czymś podpisuję tutaj w galerii, to sam od początku do końca. Realizacja typu zdjęcia i montaż, to nie lubię brać po kimś, że tak powiem. Jeżeli ktoś inny robi zdjęcie, nie miałbym to montować, to od razu mówię, że się nie zgadzam. Nie, bo to wiesz, każdy inaczej myśli, każdy ma jakiś pomysł, a nie chce się zastanawiać nad pomysłem kolegi operatora, dlaczego to filmuje tak, nie inaczej i tak dalej. Jeżeli, czemu ma to służyć? Tak, jak ja coś zaczynam robić, to mniej więcej zamysł w głowie bardzo szybko mi się buduje i potem, kiedy siedzisz przy laptopie, przy montażu, to się te klocki się od razu w całość układają. To jest pytanie, które ostatnio zadaję, wymyśliłem sobie,
ale mam z niego bardzo dużą frajdę, bo jest z branży tak zwanej plotkarskiej. Mhm. Jeżeli ktoś by zaprosił ciebie na kolację, to co musiałoby się znaleźć na talerzu, żebyś był zadowolony, czyli żeby, no, żebyś miał frajdę z tego, że to jesz, i jaka muzyka musiałaby płynąć z głośników podczas tej konsumpcji? To jest pytanie, którego nigdy w życiu nie usłyszałem, ale dobre, dobre. Ja jestem fanem czerwonego mięsa, ja bardzo steki lubię. Mm-hmm. Jak najbardziej średnio wysmażony stek, mm-hmm, z jakimiś tam ziemniakami. To byłoby zupełności wystarczające. A co by grało? No tutaj, wiesz, prochu nie odkryję, jakby kult leciał w tle, to ja będę bardzo zadowolony. Kult, no to pięknie, to mamy podobne gusta muzyczne. Jaki jest twój stosunek do Częstochowy? Jak ty postrzegasz to miasto? Jaki jest stosunek mój do Częstochowy? Mhm. Troszkę może przez tą pandemię w ostatnio to wszystko, jesteśmy tacy zamknięci, brak mi tu energii. Brak mi energii w Częstochowie, brak mi ludzi z energią, ale ja mówię, że to jest chyba efekt pandemii, że każdy jest trochę zgaszony teraz. Mm-hmm. Zgaszony, wystraszony, mm-hmm, i... No ale to w ogóle temat na osobną rozmowę. Dobrze, te wywiady nie mogą być zbyt długie. Aha, ale nie, to jeszcze może, czy w życiu wykonywałeś inny zawód niż filmowanie, fotografowanie? Czy robiłeś coś w życiu innego? Czymś innym się zajmowałeś, żeby mieć chleb? W Stanach pracowałem jeszcze, to był taki okres studencki. Tak, jeszcze na studiach byłem, to wyjechałem na kilka miesięcy do Stanów i tam pracowałem w fabryce Pepsi na magazynie. Operator wózka widłowego, szeroko pojęty, przewożenie towaru, pakowanie na paletach. No. Prawie pół roku siedziałem. Tak? Tam było tak, że chyba 3 miesiące się pracowało i potem jeszcze można było zostać na tak zwanego tripa po Ameryce. No to ja to wykorzystałem, ja chyba nie było w kraju przez 4 albo 5 miesięcy, już nie pamiętam dokładnie. I wózkiem widłowym jeździć umiesz? No jeszcze chyba pamiętam. Pamiętam, że z tych Stanów wracałem, bo byłem ze znajomymi na Tatry umówiony na Słowackie, bo wtedy to był taki mój pierwszy okres, że ja bardzo Tatrami byłem zawierany. Zresztą ta przygoda z Tatrami trwa do dzisiaj, bo najmocniej w fotografii się czuję jednak jak jestem w górach. Ja zresztą uważam, że jak każdy ma swoje, jak gdyby, zarówno w sztuce operatorskiej, jak i w sztuce fotograficznej, każdy ma swoje pole, w którym powinien robić zdjęcie, w którym powinien się poruszać. Tutaj jest fotografia taka koncertowa, Adam Tyszko, fotografii Tomasza Stańki, absolutna rewelacja. I na przykład ja uważam, że jeżeli ktoś robi fotografie koncertowe, to ja też sobie zrobię chętnie zdjęcia na koncercie, ale że tak powiem się nie będę z tym obnosił. Dużo fajnie mi się pokazuje, jak robiłem wystawy, to Tatry. Tatry, góry, uważam, że to jest takie moje pole i czyli jesteś fotografem bardziej górskim. Autentyczne dla mnie, tak, bardziej autentyczne dla mnie zrobić wystawę górską, na przykład wystawę fotografii koncertowej, chociaż i taką zdarza się popełnić. Aha. Czyli fotografem górskim jesteś i to jest twój jak gdyby konik, w tym się czujesz najlepiej. Tak, jeżeli chodzi o pracę w górach i o fotografię, to najpewniej się czuję zapadaczem. Kogo byś mi polecił do rozmowy? Z kim nie rozmawiałem, a z kim uważasz, że warto byłoby porozmawiać? Nie wiem, może Paulina Taranek? Rozmawiałem. No to nie wiem, z kim jeszcze rozmawiałem, a z kim nie. Nie, Grzegorz Skowronek na przykład. Grzesiu się nie zgodził, nie chcę. No to zaczyna mi brakować pomysłów. Nie mam. Dobra. Robert, czego życzyć już tak na koniec? Bo wywiady nie mogą być niestety za długie. Czego życzyć? No, dużo energii końca pandemii, żebyśmy mogli ruszyć z kopyta i działać. Okej. Dobrze. Proszę Państwa, no to ja życzę końca pandemii nie tylko Tobie, ale sobie również, żebyśmy mogli zacząć działać. Życzę zdrowia i jak najwięcej wspaniałych fotografii górskich, jeżeli to Cię kręci. Proszę Państwa, gościem moim i Państwa Robert Jodłowski, nie mylić z Jędreckim, bo też takie nazwisko, jeżeli chodzi wśród operatorów, jest. No i cóż, no, dziękuję bardzo za rozmowę. Ja dziękuję za zaproszenie. Super, było mi bardzo miło. Proszę Państwa, no jak Państwo widzicie, młoda krew. Znaczy już nie taka młoda, bo już prawie 30-letnia. Jak? Bardziej bliżej do 40. W każdym bądź razie rośnie nam, cieszy nas to niezmiernie. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie i to możemy pomachać. Tam do tej kamery. Trzymajmy się cieplutko. Pa, pa. Wszystkiego dobrego.